Cześć, witam was w mojej nowej serii na kanale, tym razem z gry Minecraft. Ale Minecraft był już na kanale, ale ten będzie inny, bo tutaj zamierzam zagrać, jak już pewnie zauważyliście w tytule, w trybie Hardcore. Nigdy w nim nie grałem, zawsze skupiałem się w Minecrafcie bardziej na przygodzie, takim spokojnym budowaniu, a teraz spróbujemy wyciągnąć z gry troszeczkę tego, co zawsze pomijałem, czyli takiej jakby walki, emocji, zręczności, przetrwania takiego troszeczkę pod innym kątem. Game mode survival. Nie, co ja, czekaj, gdzie to się ustawia? Game rules? Nie, survival, hardcore, właśnie. To jest jeszcze na hardzie zatrzymane. Jejku, jak ja walczyłem z widerem na hardkorze, to było, na hardzie to była masakra. No to ciekawe, allow cheats off, game rules. I tutaj bym sobie jeszcze zrobił caves, floating island. To mnie ciekawiło zawsze i chciałem połączyć te dwie sprawy. Down, hardcore, floating. Okej, no to zaczynamy, bez zbędnego przeciągania. Wow. I tak, nie dość, że będę mógł zginąć od potworów w ogromnej ilości, to będę mógł jeszcze zginąć od upadku z ogromnej wysokości. Widzę już węgiel, mamy drzewa jakieś, są dość mało ich jest i są na innych wyspach, więc będzie ciekawie, ale za to mam ogromną ilość zwierząt, których nie będę musiał na razie pewnie rozmnażać, wystarczy je pozabijać w pewnym stopniu. Tak, w sumie biegać nie mogę za bardzo, bo będę głodniał szybko, a jedzenie nie będzie, nie chce mi się też tak dużo czasu poświęcać na zdobywanie jedzenia. Tu jest węgiel, nie muszę aż tak naokoło iść. Oj, jest szkielet, no to się ciekawie zaczyna. A trzeba pamiętać, że jest hard. No trudno. Za daleko. Gdzieś? Będzie tu dziurę widać? Pewnie niekoniecznie. Jeszcze się tu przekopię. Oj, gdzieś źle to się wkopałem. A nie, jest ok. Chcę sobie zrobić już na start coś, gdzie będę miał trochę światła, żeby móc jakoś noc nawet przeczekać w razie czego, jak coś mi się mocno nie powiedzie. I myślę, że tutaj jakoś mogę to się zabudować i coś z tego wyjdzie. Dobra, to sobie gdzieś tam poszedł dalej. Zawsze łatwiej w ziemi niż na powierzchni. O, mamy dziada. Którędy będzie zaglądał? Nie wiem. Czy jakoś jeszcze mogę się tu zabezpieczyć? No ewentualnie mogę sobie tu zrobić taki kopiec śmieszny do wejścia tutaj i wstawić drzwi, żeby to jednak było faktycznie bezpieczne na noc. Coś takiego. No i jestem już odgrodzony jakby. Pobiegnę sobie jeszcze po te, albo nie będę biegł, po te sadzonki, które mi wypadły z tego drzewa, bo jednak tych drzew jest mało, pasowałoby tutaj coś machnąć, żebym nie musiał daleko latać po podstawowe zasoby. Te, gdzie to drzewo było? Koło tej dziury. O, gdzieś tu? Nie, to owca zżarła. O, jest. No i elegancko. Przy okazji sobie już od razu coś posadzę. Czy ktoś kiedyś zrobił jako pierwsze narzędzie? Ojej. Czy te biomy są zepsute? Ten świat przez... czy to się renderuje dobrze? Pewnie nie. Ojej. Chyba już zmościłem na starcie. Pod tym względem, że wybrałem do tego trybu taki typ świata. Ale to w sumie nie ma być ładne, więc może jednak spełniać swoją, swoje zadanie mimo wszystko. No dobra, czyli jest już coś tu zrobione. Znaczy coś, no nic nie jest zrobione tak naprawdę, tylko mam kilka węgielków. Ale nawet całkiem spore złoże znalazłem, więc to na pewno będzie na plus. Czy ten szkielet tu dalej łazi? W razie czego nie mam bloków, żeby się tu zabudować szybko i wycofać. Okej, nie ma go. To bardzo fajnie. Mogę sobie tu dać pochodnie. I tutaj. I jedną sobie na razie zostawię. I jedziemy dalej. No, dobry pomysł, żeby rozwalić sobie schody. To było chyba najgłupsze zmarnowanie desek na start. Na pewno przyda mi się wełenka, więc może ukatrupię którąś owieczkę. Jeszcze jedną muszę białą, prawdopodobnie. No jest 3. Trochę mało efektownie, ale jest. No i robi się już ciemno niestety. Jeszcze może zdążę wydobyć troszeczkę drewna, żeby zrobić sobie drzwi. O ja pierniczę. Nara. A to jest pod spodem gdzieś. Bo tam szybciej było ciemno, tak mocno ciemno. Drzwi, drzwi, drzwi. Dobra. Nie wiem, czy na hardzie czasem te drzwi nie są dość podatne na rozbicie. Obawiam się, że może tak być. Tylko tak, czy ja będę mógł tu zasnąć, jak te potwory są tak blisko? O, kolejny węgiel, jak miło. Pierwszy dzień za mną. Zaczynam od wydobywania węgla. Teraz zrobię sobie siekierkę i spróbuję zdobyć jeszcze trochę desek, by mieć na ewentualne skrzynki i tego typu rzeczy. Ojej! Skąd? Tutaj w wodzie siedzi skurczybyk. Dziękuję, ja postoję, pójdę sobie może gdzie indziej. Zrobię sobie piecyk, pozbieram sadzonki, tak bezpieczniej. Bo tamtego drzewa już nie chcę. Jak się robiło ten piecyk na jedzonko? O kurde. To troszeczkę sobie zmaściłem. No nic, ale wezmę jego, zrobię, to mniej mi pójdzie opału na przerobienie tego. Czy jest tu jakieś w pobliżu drzewo? Nic nie ma. To nie wiem, czy... A tam jest, może... A nie, tam jest ten szkielet, ale on powinien zniknąć chyba do tego czasu. Jak nie pobiegnę, to może dożyję i będę mógł je ściąć. Potrzebuję tylko 4 kłody, więc... A tam jest 2. No, na to wychodzi. No nie, no tyle jaj wyrzuconych i dalej nic. A nie, jest tu jeszcze jedna. Tylko ten szkielet tu został? Nie, nie ma go. No elegancko. Że szkieleta nie ma. I dokładnie 4. Ale no to pięknie. Tak właściwie nie mam pojęcia, jak działa tutaj cały system podziemi na tego typu mapie. Jak tu jest, jak wygląda temat z zbieraniem diamentów i tego wszystkiego. Ale widzę, że będę musiał się tym zainteresować na pewno. No bo taka przyszłość tutaj czeka. No to było niebezpieczne. Okej, to czyli tak wygląda, że co po prostu nagle trafiam na dziurę. Pochodnie, trzeba by sobie zrobić pochodnie. Mięsko wyjmę. Okej, tu jest przepaść ogólnie. A tam, tam wisi... A, czyli tu się nie mam co zbytnio bawić, bo tu nic nie ma. Tak to przynajmniej wygląda na pierwszy rzut oka. O, jest creeper. Nic nie ma jak nic nie ma. No dobra, ale jakbym tu sobie wyszedł, mógłbym sobie spokojniej eksplorować, więc to chyba jest jakaś myśl. Będę zmierzał w tym kierunku. Okej, on mi jest niepotrzebny, ja sobie go... O kurczę. To nie jest fajne. Co tu się dzieje? Spróbuję tych panów tutaj pokonać. Ale nie podoba mi się ich liczebność. Dobrze, że nie mogę podchodzić naraz. Dobra, coś tu, żeby się... Ojejku. Powstanie achievementa zwiesiło mi grę. No to ekstra. Okej, utłukłem ich. Oni mi tam będą jeszcze mogli z góry spadać. To jest niebezpieczne, na pewno. Chciałbym sobie kontrolować tutaj dostawę. Ogólnie jest już noc. Mam sobie jeszcze tu pochodnie. No i dobra. Ojejku. Ojejku. Czy ja chcę tu zaglądać? Bez zbroi? Czy wolę się jednak przespać? Czy państwo mogą mi tutaj przybyć? Ja mało ogólnie grałem na... Tak, żeby walczyć w tej grze. O fuck. Widziałem tu strzała, jak już do mnie leci. Nie, tu nie mam co z nimi pogrywać. Poświecę sobie. A! O! Postrzelili się. Git. Tłuką się między sobą. To jest najlepsze rozwiązanie. To jest najlepsza opcja. Najlepsza, bo dostarczy mi rzeczy. Za dużo ich tam nadal. Okej, postrzelili się. Elegancko. Teraz jakoś tam zejść i to pozbierać, nie ginąc. Da się? Wow, 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 wow. To było ciekawe. Muszę przyznać. Sugeruję odwrót. Mam co prawda łuk, ale bardzo zniszczony i tylko 2 strzały. Więc może się nie udać jakiś konkretniejszy manewr. Oho, tym bardziej, że już do mnie ktoś mierzy. Dobra, spadam stąd. To nie wyjdzie mi na dobre, tu pozostanie tu. O, tu też nie wychodzę. Teraz sobie wyjdziemy pozbierać to wszystko, to co zostanie, ale... Może jakiś łuk będzie? No tak, creepery się nie palą. I z jakiegoś powodu ten... jedno jest ważne. Jedno muszę tutaj zaplanować, żeby zrobić sobie awaryjne wyjście stąd. No nic, idę zobaczyć, co tam jeszcze jestem w stanie zdobyć. Czy mi coś tu zostało? Ojejku, guz mi tu został. Nie, tutaj jednak nie chcę iść. Ale jakoś muszę zejść niżej. Nie wiem, zobaczmy co będzie, jak tu będę kopał. Muszę zejść niżej, żeby... Znaczy, to żelaza nie muszę tak nisko szukać, ale... Coś by się pasowało znaleźć ciekawego. Bo wiem, że tutaj też tradycyjnej kopalni też nie zrobię. Jestem na to psychicznie przygotowany. Na jakiej jestem wysokości w ogóle? 39. O, jest trawnik. Czyli zaraz nade mną są wrogowie. Znalazłem węgiel. Na razie do mnie nie do końca dociera to, że ten poziom, który teraz zdobywam, będę mógł tylko wykorzystać. Nie będę go mógł tracić, bo jak go stracę, to już będzie koniec. No i to by było na tyle. Ohohohohoho. Złoto oraz żelazo. Ok, tu się walnie schodki, żeby było szybki transport mojego tyłka. I chyba by było ok. Reszta. To mi się jeszcze tak nie do końca podoba, więc może sobie taką platformę wybuduję. A to po to, żeby tu wstawić drzwi. Dobra, ładnie. I to trzeba zamurować przede wszystkim. Niekoniecznie to. Dynie tu mam. Ja chyba je widziałem wcześniej, tylko z dyni coś było do jedzenia można zrobić, czy nie? A sprawdzę szybko. Można. Z jaj i jaj. I... O jajku. Z jaj oraz cukru, ale cukru na razie nie mam skąd zdobyć, więc dynie niech sobie tu rosną. Dobra, mam owce, mam wszystko tutaj. Chociaż krowy chyba będę musiał w głównej mierze. Oj, mam takie bardzo niebezpieczne dziury, na które trzeba będzie uważać. No, ale w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że udało mi się coś z niego ciekawego skleić. I jestem ciekaw, jakie będą wasze opinie na temat tego pomysłu i tej serii. Prawdopodobnie będę robił tutaj coś takiego, czego się raczej nie powinno robić na hardkorze, czyli próbował grać sobie jak na survivalu, sobie budować przede wszystkim. I jakieś robić własną taką ekonomię, co raczej nie jest dobrym pomysłem, ale... będę przy okazji próbował też się narażać, żeby to za długo nie potrwało, albo przynajmniej było ryzyko, no bo wiadomo, po to się gra na takim trybie, żeby było ryzyko. No i zablokowany poziom trudny, żeby jednak nigdy się zbytnio nie rozleniewić. No i to by było na tyle, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, cześć!